Cześć, witajcie. Witam was w kolejnym odcinku World of Tanks. Moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się typem 5 Heavy, tak? Nie przesłyszeliście się. Robiłem na nim ulepszenia polowe, ale też typ 5 Heavy był bohaterem jednego z 6-godzinnych streamów u mnie na Twitchu. Zapraszam oczywiście serdecznie na mój kanał na Twitchu, link macie w opisie. Gdzieś tutaj też pewnie wyskoczy wam animacja. Typ 5 miał być takim czołgiem, no właśnie bardziej dla żartu, czołgiem, po którym raczej spodziewałem się więcej cierpienia niż przyjemności, coś trochę jak z Panterą 8.8. I analogicznie jak do Pantery 8.8 byłem nim pozytywnie zaskoczony. Być może dlatego, że tak samo jak po Panterze 8.8, po typie 5 niczego się nie spodziewałem. Dlaczego? Bo jest to wielki kloc, w który się wbijają arty, jest to wielki kloc, który ma w prosty sposób zbudowany pancerz, więc łatwo się jest wbić przy odpowiedniej penetracji. Wieża łyka, tutaj łyka, przede wszystkim jeszcze jest ten denerwujący włas. No a my, jak na złość, nie bardzo mamy się czym odgryźć. Dlaczego? Dlatego, że działo z burzakami wydaje mi się dzisiaj zbyt losowe, a ten pojazd i tak cierpi na wiele problemów, stąd też ja montuję to działo, co strzela na apekach. Problem polega na tym dziale jednak na tym, że tam, no tak jak powiedziałem, są to apeki, zarówno pena podstawowa, jak i pena na goldzie szału nie robią. I to jest trochę irytujące, bo typ jest czołgiem wielkim, w którego praktycznie każdy przeciwnik strzela z golda, a my nawet chcąc odgryźć się tym goldem, no nie mamy zbyt dużo tej penetracji do dyspozycji, bo na tym dziale, zobaczcie, na goldzie jest tylko 290 peny. W momencie, kiedy ogrywałem tego typa, był wierzchołek na esetkę, więc też no, często wygląda to tak, że setka jest bez problemu w stanie nas przebić. My niestety nie możemy się odegrać, bo przodu wieży setki nie przebijemy, musimy gdzieś próbować celować po weak spotach. Oczywiście mobilność jest problemem tego pojazdu, oczywiście wielkie mapy są problemem tego pojazdu, no i typ 5 tak naprawdę no, dzisiaj z randomów zniknął, pojawia się go naprawdę niewiele. No bo nie pasuje do dzisiejszego WOTA, kiedyś był postrachem ze względu na swoją głupowatość działa, gdzie można było nim strzelać po różnych przeciwnikach. Dzisiaj, niezależnie jak wyjeżdżali, kontowali, ustawiali wieże, dzisiaj ten pojazd jest bezradny, bo w wielu sytuacjach nie jesteśmy w stanie przebić przeciwnika. Sami będąc przebijanym, przy okazji możemy zostać podpalonym, bo zdarza się na tym pojeździe podpalić, ale przede wszystkim możemy stracić amoraka, bo niestety amorak pada zauważalnie często. Załogę mam dobrą, bo jak widzicie, to jest szósty perk na 51%. Jeśli chodzi o wyposażenie, stabilizator i dosyłacz, wydaje mi się dość standardowa rzecz. Turbo różowe, żeby chociaż troszkę lepiej to jeździło. Ponieważ pojazd potrafi się zapalić, to mam dyrektywę na strażaków. Na drugi zestaw coś na mapy mniejsze, gdzie aż tyle jeździć nie trzeba, czyli po prostu hapeki. Dlaczego nic to działa? No bo chociaż próbując grać na te hapeki, mogę nieraz zrobić coś takiego, że wyjadę, przyjmę i próbuję oddać, ale okazało się, że właśnie próbując grać na te hapeki, próbując grać na pociskach goldowych, idzie jakoś tym typem też swoje postrzelać. Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których to wielka, otwarta mapa z trzema artami nie daje nam za bardzo możliwości pogrania. Często też mamy problem, jeżeli bitwa jest jednostronna i wszyscy na nas wyjeżdżają, bo pojazd jest łatwy do przebicia, my mamy problem z obracaniem wieży i wszystkiego. Ale przez większość czasu, kiedy tym typem grałem, było spoko. Problemem był ostatni stream, gdzie naprawdę no już tam trafiały mi się i mapy nieodpowiednie, i teamki, i to już dokończenie tych ulepszeń polowych to było coś raczej takiego, no żeby zrobić to jak najszybciej. Ale ale ogólna ocena nie ma takiej tragedii. Wydaje mi się, że gdyby typowi zabrać ten włas, gdyby przede wszystkim dać mu bardzo dobry DPM, żeby to był jakiś postrach na zasadzie takiej, że wyjeżdża na was wielki japoński kolos i może was w krótkim czasie porobić, bo dysponuje morderczym DPM-em, a do tego podwyższyć mu penetrację na podstawce i na goldzie, by mógł rywalizować z innymi czołgami, takimi jak S100 czy innymi kolosami dobrze ustawionymi, gdyby tą penę miał chociaż na poziomie 330-340, jak i z 4, to jakiś sens ten pojazd pewnie by w tym wocie miał. Oczywiście dalej ciężko by się grało przy tej mobilności i rozmiarach gdzieś pomiędzy jakimiś zakamarkami, bo ciężko się tym wtedy jeździ, steruje, obraca, ale wydaje mi się, że większa byłaby przyjemność z gry. A tak typ 5 trochę po nerfie tego wszystkiego został zapomniany. Coś jak obiekt 268, który kiedyś był potęgą, potem został znerfiony,
i no długo, długo cierpiał, lekki buff niewiele zmienił w tym TD-ku. Fosz 155 kiedyś wymiatał, dziś obecnie jest cieniem samego siebie i typ 5 niestety w moim odczuciu cierpi na dokładnie to samo. Jeśli chodzi o ulepszenia polowe, mam zamontowane te, żeby być krócej ogłuszonym od artylerii, bo cel ten niestety skupia na sobie uwagę arty, oraz ulepszenie polowe, które zmniejsza... zwiększa nam wytrzymałość modułów wewnętrznych i troszkę szybkość napraw. Tego jeszcze nie zdążyłem przetestować, bo dopiero to odkryłem. Patrzę na to z punktu widzenia właśnie osoby, która wie, że na tym czołgu pada bardzo amorak i jest to irytujące. Chciałbym sprawdzić, czy to w jakikolwiek sposób pomoże. To by było chyba na tyle, jeśli chodzi o mówienie z garażu. Pokażę wam teraz kilka bitewek. Nie są one jakieś rewelacyjne, no ale tak jak i ten czołg, rewelacyjny nie jest. Ależ się te japońskie dźwięki muszą nagadać. Moi drodzy, lecimy z bitwami na tym wielkoludzie. Mapa Piaszczysta Rzeka, tryb spotkaniowy. No wydawać by się mogło, że mapa dla tego czołgu tragiczna i w większości sytuacji tak jest. Jesteście wielkim, wolnym pudłem, które ma do przejechania dużo części mapy. Jedynym plusem tego losowania na samych dziesiątkach jest to, że nie ma artylerii. Przy artach gra się jeszcze gorzej. Ogólnie patrząc na to, co tutaj nam matchmaking dał, nie spodziewałem się absolutnie niczego. Nie chciałem jechać, klepać się na górki, no bo możecie spotkać krany czy inne czołgi, gdzie z tą penetracją no, nie będziecie w stanie ich przebić, albo będziecie mieli bardzo duży problem. Natomiast typ zbudowany jest tak, a nie inaczej i raczej nikt z wami tego problemu mieć nie powinien. W Plutonie byłem z malinowym ludzikiem oraz suskim. Malinowy śmigał batchatem, Suski zbierał punkty Battle Passa na STB1, a ja sobie dumnie moim typem 5 podróżowałem po piaskach pustyni podczas 6-godzinnego streama i o dziwo granie tym typem 5, grając tym typem 5 przez ponad 6 godzin mniej więcej miałem podobne odczucia jak na Panterze 8-8, czyli że spodziewałem się, że będzie dużo gorzej, a nawet grało mi się przyjemniej niż Panterą 8-8. Wręcz zaskoczony byłem, jak ten typ 5 może w wielu bitwach dać frajdę. Może to też wynika z tego, że grając tak słabym pojazdem, czołgiem, który ma tyle wad, nie oczekujecie zbyt wiele i w sumie każda taka bitwa, która nie skończy się jakąś totalną waszą masakrą, już daje wam więcej frajdy niż chociażby na czołgach, na czołgach, które są po prostu dużo lepsze i co do samych maszyn macie dużo większe wymagania. Po tych 6 godzinach jestem przekonany, że można by pewne rzeczy w tej maszynie poprawić i na pewno byłaby ona przyjemniejsza w graniu, przyjemniejsza na randomach. Natomiast czy Wargaming coś z tym zrobi? Wydaje mi się, że nie, bo przykład chociażby wykastrowanego obiekta 268 lata temu czy Fosza 155 pokazuje, że no, Wargaming po latach nie musi wcale przywracać pewnych czołgów do chociaż jakiejś części ich świetności, bo Fosz już nigdy dobry... Fosz 155 już nigdy dobry nie był. Obiekt 268 dostał jakieś tam delikatne buffy, ale to niewiele pomogło, jeśli chodzi o granie tą maszyną. Teraz oczywiście strzał w Rinoceronte, tam była niewielka przestrzeń, w którą mogłem trafić i przebić tego Rinoceronte, więc strzeliłem na zasadzie, no bo nieoddany strzał na pewno nie wejdzie, a tutaj RNG może pomóc. Tym razem nie pomogło, toczę się dalej. Jest 1-1, zobaczcie, już 1-2. Ponad 3 minuty już minęło, a ja sobie jadę. Jadę i tak to właśnie typem 5 często może wyglądać. Bałem się, że jak ja już dojadę do tych 2 setek, to mojego obiekta 430 też nie będzie. Zostanę praktycznie sam i potem będę dojony. Co można by poprawić? No, można by poprawić tylko inaczej. Przede wszystkim, żeby typa 5 poprawić, to musi zostać zmieniony matchmaking na plus minus 1. Dlaczego? Dlatego, że część ósemek jak zwykle może mieć problem z przebijaniem typa 5, natomiast większość dziewiątek raczej takiego problemu mieć nie będzie, bo dużo dziewiątek ma dziesiątotirowe działa i bardzo dobre wartości PM. Typ 5 powinien mieć dużo lepszy DPM, powinien być postrachem, że jeżeli on już się na was wytarabani tym całym swoim cielskiem, to jest w stanie was bardzo szybko farmić. Oczywiście typ 5 ze względu na pancerz, jaki ma zbudowany w bocie, jest łatwy do przebicia na goldzie, no ale też wykorzystując zapas HP-ków może was farmić. Tak jak na przykład czasami robi to KW5.
ale to już by dało nam jakiś argument. Do tego poprawiłbym mu też penetrację podstawową, ale przede wszystkim też na godzie, żeby był konkurencyjny. No bo nie może być tak, że czołg, no jak widać może, ale nie powinno być tak, że jeżeli mamy czołg kwadrata, czy tam prostokąt, no karton, w który każdy syp jest golda, bo ma do dyspozycji, przeciwnicy mają do dyspozycji konkretną penetrację, a my mamy do dyspozycji na peskach ze zwiększoną peną 290. No nie, bo taka esetka, teraz na przykład jak grałem tę bitwę akurat, Battle Pass był, gdzie Esto było jednym z bohaterów tego Battle Passa i Esto na goldzie łoi was jak chce, a wy macie problem na swoim goldzie przebić go w wieży, zwłaszcza po buffie, jeszcze dla esetki. Oczywiście można próbować strzelić wąski pasek, ale to wszystko jest wtedy bardzo zależne od RNG, więc DPM, pena, no i też soft staty, żeby to działko było trochę, to działo było troszkę lepiej skupione. I wydaje mi się, że już by to pomogło, by typ troszeczkę zyskał, by typ stał się znowu czołgiem popularniejszym na randomach, no bo nie oszukujmy się, od kiedy został znerfiony i zmieniono mu działo z pociskami ułamkowo-burzącymi, a potem jeszcze w ogóle zmieniono mechanikę obeku, no to tego typa praktycznie na randomach się nie widuje. My przez kilka godzin grania na streamie typa 5 w przeciwnym zespole widzieliśmy chyba z 3 lub 4 razy. I to tylko dlatego, że jeżeli gracie czołgiem takim jak typ 5, jak Maus, no to teoretycznie matchmaking powinien wam... Powinniście mieć większą szansę, że matchmaking znajdzie waszego vis-a-vis w drużynie przeciwnej, no bo jesteście czołgiem super ciężkim, więc też matchmaking powinien dobrać jakiś czołg super ciężki w drużynie przeciwnej, czyli właśnie typa, Mausa, czy chociażby esetki w tym przypadku, ale esetek akurat było dużo. Jak widzicie, też dużo jest STB-ków, no to jest efekt nowego Battle Passa. Widać, że wraz ze zmianą Battle Passa zmniejszyła się też liczba kranów na randomach. Nie mówię, że drastycznie, ale jednak jest ich trochę mniej. No i teraz wyjazd na Rino Czeronte. Akurat muszę przyznać, że Rino Czeronte za bardzo się nie bałem, bo Rino jednak też nie jest zbyt dobrym czołgiem. Oczywiście ma też słaby DPM, więc ja sobie wyjeżdżam. Staram się tutaj go troszkę pognębić. Kolejne strzały. No i Rino został dobity. Ja przekraczam 5000 uszkodzeń. Kompletnie się nie spodziewałem, że na piaszczystej rzece przy takim losowaniu w ogóle spłacę swoje HP-ki, a co mówić o zrobieniu 5000. I wiadomo, że 5 kafli na 10 tierze to nie jest jakiś wynik wybitny. I na większości 10 tierów raczej bym wam takiej bitwy nie pokazywał. No ale to jest jednak typ. I tutaj należy brać trochę inne widełki, jeśli chodzi o cenę bitwy. I to jest jednak też mapa, która kompletnie dla tego czołgu nie jest stworzona. Miałem jeszcze jedną bitwę podczas streama, gdzie udało mi się zrobić 7000 uszkodzeń tym typem na mapie Arctic Region, to teraz linia Mannerheima się nazywa bodajże. Przegraliśmy 5-15, ale tam za dużo nie jeździłem. Tam była praktycznie kampa przy bazie, bo tak się bitwa potoczyła, więc 7 kafli nastrzelane typem to też dla mnie było bardzo dużo, ale nie było to nic, co warto by wam pokazać, więc kto był na streamie, ten wie, co tam się też w tej bitwie działo na czacie, a kto nie, no to zapraszam na moje streamy. Linka macie na pewno w opisie. No i teraz jeszcze się tak turlam, mówię, może jakimś cudem uda się gdzieś znaleźć przestrzał na tego 60 TP. Tym moim małym japońskim czołgiem jest 60 TP bokiem, wiadomo jak do CCK, cyk. Udaje się jeszcze trafić go za 678. No i teraz czy jeszcze będę mógł przeładować, czy też nie, raczej chyba nie zdążę. Wygrywamy 15-11 i zobaczmy na wyniki. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę wpadła tylko odznaka pierwszej klasy, ale tak jak mówiłem, głównie chodziło mi o to, że dość nietypowe dla mnie było zrobienie w miarę takiego dobrego wyniku na tej mapie. Miałem tutaj całe 94 asysty, aż 3400 zablokowane przez pancerz. Uszkodzeń własnych 5702, 2 fragi, dało to 1066 punktów bazowego ekspa. Topowy wynik uszkodzeń.
Dość zabawne. 13 strzałów oddanych, 10 trafionych, 10 z penetracją, przejechane ponad 2,5 km, w plecy byłem ponad 12 tysięcy kredytów, exba z różnymi mnożnikami wpadło 13 tysięcy 32 punkty. No i razy kolejna bitwa, którą tutaj Wam zaprezentuję, to bitwa, która odbyła się na mapie Ruinberg w trybie zwykłym, losowanie na same dziesiątki tiery, ponownie bez arty, w plutonie, dalej z malinowym ludzikiem oraz suskim, malinowy na leopardzie, a suski dalej na STB-ku. Oczywiście pomykam moim malutkim czołgiem, wyjeżdża leopard, mówię może zdążę, mówię, on zaraz ucieknie, ale tutaj go na szczęście przytrzymał go na gąsienicy któryś z tych czołgów obok, nie wiem czy to chyba setka była, on zużył zestaw, ale dało mi to wystarczająco dużo czasu, żeby trafić go i ponownie postawić na gąsienicy leopard. No nie nagrał się chłopak, 43 sekundy, tak, dobrze widziałem, plus minus, już prowadzimy 1 do 0. Wyjeżdża obiekt 430. Dlaczego nie strzelam, spytacie? Bo w tym momencie na pulpicie coś robiłem. Chyba szukałem... Nie wiem, czy nie szukałem muzyki do Song Requesta, więc ktoś powie, no fajnie, grasz bitwę, ale szukasz jakiś pierdół, zamiast się skupić na bitwie. Po pierwsze, to był stream, a stream rządzi się swoimi prawami. Po drugie, to była sobota, a sobota rządzi się swoimi prawami. Po trzecie, był Song Request, a Song Request cieszy się i rządzi się swoimi prawami. No niektórzy może się cieszy, ale rządzi się swoimi prawami. Poza tym, no ja... No nie hamuj, nie blokuj. Poza tym ja gram typem 5. Co to zmieni, jak na chwilę zrobię alt-tab? No niewiele, nic to praktycznie to nie zmieni. Teraz obiekt 430 też bardzo ładnie tutaj ze mną współpracował. Prawie 2000 uszkodzeń zrobionych. Ten strzał nieudany. 3 do 1. Mamy testo LTK. Staram się skupić do końca. Trzeba wziąć też poprawkę na to, że pestki nie latają zbyt szybko w tym czołgu. To też jest jedną z wad. 850 metrów na sekundę, więc trzeba przy strzelaniu na dalsze odległości kalkulować te poprawki odpowiednio. Teraz jeszcze mówię, kurde, gdzieś tutaj może będzie stał jakiś wróg. Dostałem spota, więc mówię, kurde, jak dostałem spota, to ten testo LT tutaj gdzieś pewnie znowu podjechał, bo to tylko on mnie może świecić, gdyż STB-1 czy M60, jeżeli stoję w odpowiednim miejscu, są poza zasięgiem rysowania, zarówno moim, jak i, znaczy nie rysowania, ale spotowania. Więc nie były, fizycznie nie są w stanie mnie wyświecić, dlatego też coś musi być bliżej w krzakach. O, widzicie, w tym momencie nie może to być żadna z maszyn znajdująca się w tym sektorze, więc coś musi stać bliżej. No ale oczywiście jak mnie spotuje, to ja jestem w zasięgu rysowania. No i więc strzelam gdzieś na ślepo, licząc, że może kogoś w tych krzakach obije. Dostałem od testu LTK, to jest tylko potwierdzenie, że to właśnie on mnie spotuje. Ja po tym, jak oberfałem, nie byłem w stanie go nawet wyświecić. 2500 uszkodzeń widocznych. Mówię, chcę trochę zniknąć. Ten AMX i 705A przemknęli, że tak powiem, na drugą część za tą główną ulicę F. Ja bałem się tego zrobić, żeby... No po pierwsze bałem się, że będę na spocie od testu LTK i po drugie bałem się, że lodówka na przejeździe mnie walnie, a pokazując bok do lodówki, no to sam proszę się o bardzo duże kuku. No bo jednak przodem z obeka za 300 to akurat jestem w stanie przeżyć, ale i przyjąć na siebie, ale już obrywając za około 2000 w bok, może więcej, może mniej, ciężko powiedzieć. Dodatkowo też typ potrafi się zapalić. Typowi pada morak, więc możecie zostać wysadzeni. Jest testo LT. Testo LT ucieka. Niestety nie udaje mi się go dobić. Zależało mi na tym, żeby właśnie się go pozbyć, by nie mógł mnie tutaj spotować. Ale tak jak wam mówiłem, wolne pestki to nie jest coś, co ułatwia strzelanie na większe dystanse. Patrząc na to, co się dzieje w mieście, zacząłem się cieszyć, że w sumie jednak nie przejechałem tam, gdzie ten AMX i 705A, bo boję się, że byłbym tam bezużyteczny albo niewiele bym mógł zdziałać. Czemu? Bo STB, które przyjechało właśnie w C3, fajnie kontruje ewentualnie wyjeżdżające pojazdy stąd. I tak naprawdę chcąc się skupić na STB-ku, jesteście narażeni na czołgi, na ostrzał czołgów z tej strony, chcąc skupić się na nich, pokazujecie bok do STB-ka, ewentualnie do kogoś, kto stoi w tych okolicach.
Więc tak czy siak jesteście w krosie i jest źle. Mamy teraz lodówkę, skupiam. Trach. Udaje się dobić tego brytyjskiego TDK. 3071 uszkodzeń zrobionych, dwa fragi. No i tutaj dalsza próba zrobienia czegokolwiek. Wyjeżdżam, ale M60 już zdążył sobie przemknąć. Ja dostaję spota. Tutaj mogę być też świecony przez STBK, ale też przez test OLT. Jeszcze miałem szczęście, bo AMX we mnie nie trafił. Widzimy, że STB we mnie strzela. Teraz on już raczej nie powinien mnie spotować. A ja mówię, dobra, gdzieś sobie oddam strzał w krzaki. No i okazuje się, że dokładnie w tych krzakach stał sobie light, który to mnie świecił, więc udaje mi to, czego nie zrobiłem, kiedy light był widoczny, udaje mi się zrobić, kiedy po prostu, no, widoczny dla mnie nie był. Ale są takie dość oczywiste miejsca, w które nieraz warto strzelać. Oczywiście ten test OLT może teraz krzyczeć, że jestem cheaterem, że on nie miał żarówki, ale no, jeżeli dużo gracie w WOTA, to znacie dość oczywiste miejscówki i można bardzo często, strzelając na ślepo, zadać tam jakieś uszkodzenia, no bo jednak, jeżeli coś jest oczywistym miejscem, to dlatego, że tam bardzo często ktoś w tym miejscu stoi. Teraz wymiana strzału za strzał z AMX-em M4-54, on miał to chyba nawet, znaczy na pewno to większe działo, więc też mi lutnął zdrowo, ale bardziej mi zależało na tym, żeby tutaj sobie przejechać, żeby pomóc domykać to miasto. Oczywiście kran i T57 Heavy, więc niekoniecznie chcę się z nimi klepać. Tutaj szukałem odpowiedniego kąta, by walnąć tego AMX-a M4-54. No i jedziemy dalej. Jest STRV. STRV powinienem przebić bez większych problemów. Mnie nie przebija, ale za to Heavy ma teraz piękne bicie na mnie. Ktoś powie, czemu nie zużyłem zestawu naprawczego. No w sumie powinienem jakoś... Wydaje mi się, że trzymałem ten zestaw naprawczy na to ewentualność, jakbym straciła Muraka, HP-ki i tak miałem do wykorzystania jeszcze. 4725 uszkodzeń, 14 do 6, zostaje tylko ten STB1, do którego już chyba nie dojadę, ale należy pamiętać, że tutaj na ślepo dobity był jeszcze lajcik, chociaż on tam był na ogrysku, więc tych HP-ków dużo więcej mi tutaj ta wartość, tej wartości nie podniesie. Wygrywamy 15 do 6, zobaczmy na screen. A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabite w kątem wpadła odznaka mistrzowska asa pancernego. Nie jest to moja pierwsza M-ka na typie 5, ale no podczas tego streama to była pierwsza M-ka. Tutaj miałem 368 asysty, 4849 uszkodzeń własnych, 4 fragi, dało to 1166 punktów bazowego expa. Zobaczcie, za tak mało expa na typie 5 już dają M-kę. A w czasach jego świetności naprawdę wbicie masterki na tym czołgu to nie było takie proste zadanie. 13 strzałów oddanych, 11 trafionych, 10 z penetracją, przejechane troszkę powyżej 1,5 km, w plecy byłem ponad 28 tysięcy kredytów, expa wpadło 3760. I lecimy, moi drodzy, z kolejną bitwą, też mapa miejska, tym razem Paryż. W Plutonie byłem z Wikapem i z Alhantalasem. Alhantalas na esecie, Wikap na obiekcie 907. Paryż graliśmy wtedy na tym 6-godzinnym streamie chyba z 3 lub 4 razy, z czego za każdym razem z tej strony, z tego respa, i za każdym razem przejeżdżając przed, tutaj, jeśli chodzi o tę ulicę, którą za chwilę zobaczycie, no, z wielkim strachem, za ile zbiorę. W pierwszych dwóch bitwach nie zebrałem ani jednej pestki. No i mówię, zobaczymy, jak będzie teraz. Przejeżdżamy, Alhantala zbiera jedną. Ja dostaję spota, też zbieram jedną od beczki. Czy mogło być gorzej? Oczywiście, że mogło być gorzej. Jedna zebrana pestka, jeszcze poniżej średniej od beczki, to nie jest nic takiego strasznego. Ten strzał w ISA 7 miał prawo oczywiście nie wejść. Dlaczego? Bo nie skupiałem do końca. To był strzał oddany na zasadzie, może jakimś fartem wejdzie.
Bardziej zależało mi na tym też, żeby nie dać dużo czasu i sobie 7 da skupienie w moją stronę. Alhantalas wyjeżdża, on chyba na 15, tak? Na esecie. Ja osobiście dzisiaj polecam granie na innej armacie. No i start tutaj wymiany nie był zbyt dobry. Dlaczego? Po pierwsze strzeliłem nie wiem jak, jakieś tekstury. Teraz jest leopard. Skupiam. Mówię, on próbuje uciekać, oddaję strzał z wyprzedzeniem. Okazało się, że jednak nie próbuje uciekać. Poszukał mnie, mówię, kurde, no zmarnowany jeden strzał, zmarnowany drugi strzał. Tu leopard tak pięknie stoi, zobaczcie jak go wszyscy ładnie obijają, a ja nie mam uszkodzeń. Mówię, może chociaż frag będzie mój. Tak jest, 40 uszkodzeń, kradnę fraga. Ale okazuje się, że mamy tutaj też E5, która dobrze chce współpracować, wyjeżdża z jakimś dziwnym pomysłem. Patrzę, chłop skierowany bokiem, jak do cyceka. No to jazda po E5. Miałem nadzieję, szczerze mówiąc, że może te czołgi tam Grill, Leopard będą w stanie mi pomóc, ale w sumie one nie są, nie mają jak strzelać do tej E5. Ona się ode mnie odbija. Dobra, patrzę jak się tutaj w nią wbić, wiadomo, że od boku przy tym dziale będzie całkiem proste. Pada amorak, tak jak wam mówiłem, bardzo irytująca rzecz. Padający amorak w tym czołgu. Ja mam bezpieczne magazynowanie, ale to... Dalej jest upierdliwa sprawa. 2 do 0, 1500 uszkodzeń zrobionych. I wracam się teraz pomóc Alhantalasowi. No dobra, puść mi Alhantalas, ty już nie masz hapajku. Jest setka, jest VZ-a. Troszkę się bałem, bo te czołgi po pierwsze są na fullu, po drugie raczej nie mają większych problemów z przebiciem mnie, więc teraz wykorzystuję przejazd VZ-y na oddanie pestki. VZ-a na szczęście pierwszą pestkę oddaję w kogoś innego, drugą również, teraz jest na przeładowaniu. Eseta trafia mnie tylko w gąsienicę. No, S100 na 15, na hitach nie ma problemu z przebijaniem typa 5, przynajmniej nie powinno mieć większego, wyjeżdżam. Zmarnowałem ten strzał, mówię, kurna, przecież można było to zupełnie inaczej, jakoś też nie do końca było to skupione. Niestety VZ-a ubija mojego plutonowego, potem się ode mnie odbija. Czekam aż STB i Leopard dojadą tam, żeby troszkę dali mi czasu. STB z drogi ucieka, wyjeżdża pięknie mi pod lufę, wykorzystam to, dobijam go, wykorzystuję to, dobijam to, teraz VZ-a. I znowu trochę się wiercę, żeby utrudnić strzelanie tej VZ-cie. Wyjeżdża. Nie wiem czemu od razu nie oddawała dwóch strzałów. Może nie była pewna, czy mam pestkę, czy nie. Ja to wykorzystuję i dobijam lufę. Teraz straciłem tutaj dowódcę. Zobaczcie, że muszę czekać, aż ten kąt będzie odpowiedni, bo nawet przy już troszkę inne odległości pomiędzy mną a esetą, tam ta dolna płyta była na pomarańczowo. Esto ma dużą przewagę hapsów, spokojnie mógłby wyjechać i mnie skończyć. Tutaj są problemy z oddaleniem kamery pod tym mostem, niestety, no jak próbujecie oddalać, to oglądacie sobie swój własny dach. Dlatego też prosiłem Alhantalasa, żeby powiedział, jak esetka się patrzy, ale w końcu mówię, dobra, jadę też na zasadzie, się uda, to się uda, nie uda się, to trudno. 3992 uszkodzenia zrobione, czwarty frag na koncie, 4 fragi na koncie, 12 do 4, jednostronna bitwa, typowo wotowski wynik. No i teraz dożynki, strzał jeszcze na farcie WDS-a. Chciałoby się zrobić więcej, ale no, przy tak jednostronnych bitwach widać też ułomność tego czołgu, jeśli chodzi o jego mobilność, bo każdy jest w stanie zrobić uszkodzenia, tylko wy nie, bo już nie dojedziecie. Wygrywamy 15 do 5 i zerknijmy na wyniki. A
screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę tę również padła MK. Tutaj miałem całe 0 asysty, 4527 uszkodzeń własnych, za to 5 fragów. Te fragi podbiły mi wartość expa. Dzięki temu mam 1189 bazowego expa, ale nie oszukujmy się. No to nie jest duża wartość wymagana na masterkę. 66 tysięcy kredytów w plecy. 3836 expa wpadło z różnymi mnożnikami. No i moi drodzy, tak wygląda mój odkurzony materiał o typie 5 Heavy. Jeżeli z jakiegoś powodu gracie nim, dajcie znać, dlaczego to robicie. Jeżeli nie gracie, to dlaczego nim nie gracie? Co sądzicie o tym czołgu? Może wyciągnijcie go sobie na parę bitew, zobaczcie, jak wam się gra. Spróbujcie pograć na tej z trochę większą penetracją. Sekcja komentarzy należy do was. Będę wdzięczny oczywiście za waszą aktywność. Moim patronom oraz wszystkim osobom nieprzewijającą reklam, jak zawsze dziękuję pięknie za wasze wsparcie. Pamiętajcie też o łapce w górę, o subskrypcji z dzwoneczkiem. W komentarzach macie przypięty link do Eneby, a też w opisie macie chociażby linki do moich mediów społecznościowych. Zachęcam do dołączenia, zwłaszcza do Instagrama. Dzisiaj żegna się z wami też o ta ładna królewna Fiona. Trzymajcie się. Cześć.